Cześć, z tej strony wichur.pl. W tym odcinku pokażę Wam wichurkę, czyli śmietnika zębacza, informacje o niej oraz później ją stetanizujemy. Więc zapraszam do oglądania. Jeszcze chciałam dodać, że ten odcinek jest z okazji moich urodzin, czyli 14 lutego, ponieważ wichurka to prawie mój ulubiony smak, ulubiony mi szczerbatek, bo czemu by nie? Widać, jestem urodzona po szczerbatku, a nie po wichurce, ponieważ na razie nie kupiłam jeszcze stroju wichurka, ale zamierzam. No i no to sprawdzamy jej statystyki. Obudziła się. Obudziła się chyba. No to maksymalna prędkość 5,8, góra dół 5, skręty 7,5, podbijanie do góry 4,2, znaczy nie wiem co to jest dokładnie, ale ja to mówię ciągle podbijanie do góry. I siła ognia 9,1. No to teraz podrośniemy ją oraz tytanizujemy. No to idziemy. Jest. Będzie teraz nastolatką, no bo nie chciało mi się już tego levela zbierać. Więc sobie malujemy na wichurkę i damy jeszcze siodło, jeśli w ogóle mam. Widzicie, ile ja mam dużo siodeł. Serio, będę tutaj dużo. O jest. Tu mamy siodło dla niej. Więc zrobiliśmy sobie Stonefly. Ładuj się. Nie chcę gemów wydawać, więc idziemy na wyspę tytanizowania. Wiem, że mogę to zrobić w dowolnym miejscu, ale tam to efektowniej wygląda. No to jesteśmy już. Teraz musimy przejść, bo ona przecież nie potrafi latać. Możecie sobie tak trochę przewinąć. Znaczy, mogę szybko iść, bo ona przecież jest wesoła nawet. No szybko idzie, więc nie przewijajcie. Ona tak fajnie trzyma jakby głowę, tak prosto ciągle. Jeszcze chciałam dodać, że niedługo, chyba, podkreślam chyba, będę miała taką książkę o smokach, ale nie wiem czy o wichurce, ale niedługo w niektórych smokach chyba pojawi się długość, szybkość, nie, szybkość nie, długość, nacisk szczęki itp. No to wchodzimy tutaj. Tutaj ok. Jest. Jupi. Dla mnie to jest drugi najładniejszy tytan, bo najładniejszy to chmuroskok. Niedługo na YouTubie się pojawi, bo mówiłam, że teraz niby będzie, ale chciałam nagrać ten odcinek z okazji moich urodzin. No więc ściskamy OK. Lata bardzo fajnie, naprawdę mi się bardzo podoba. W sumie lata jak normalna wichurka, tylko po prostu wygląd się zmienił. Ups, wsiany wyciąłam. No to teraz pojedziemy na training ground i sprawdzimy siłę ognia. No to tutaj training. Okej. Jesteśmy. Została level 20, standard. Znaczy w sumie nie standard, bo dopiero się pojawi. Nareszcie mam tytanów. Bardzo ładny ma ogień, naprawdę super strzela. No to teraz nie marnujemy strzałów, albo spawnujemy XD.
tylko wolno strzela, więc mi się do eventów nie przyda. Naprawdę mocny strzał. Zobaczmy, jaka ma normalna wichurka, bo nie wiem, czy to jest jakoś zrobione, że ona ma inaczej. Nie wiem, że na zdjęciu trochę wygląda dziwnie, ale w prawdziwym wygląda tak. Trochę to dziwnie. 25 minut to trochę nawet zmienia. Więc do Tytana to w sumie Kitty się jakoś tak, zobaczmy, może się uda zrobić. O, jest 54, a do tamtej 50. To jest naprawdę fajny smoczek. Mi się podoba. Od razu zobaczę, czy mam jeszcze jedno tytanizowanie, bo naprawdę nie wiem, ile było tam tytanizowanie, więc sprawdzę po prostu tutaj. Nie mam już. No, były tylko dwa, wiem. Nagrałam już chmur skoka, ale pojawi się dopiero później. Wichurka, co tak? Co te smoki się tak do mnie przyczepiają? Możecie napisać w komentarzach. Ciągle tylko jak stoję, to one podchodzą tak strasznie blisko. Strasznie. Dobra. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Więc widzimy się w następnym odcinku.